Setki mieszkańców i turystów odwiedziło i wzięło udział w drugim motopikniku, jaki zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sportowe Turystyki Motocyklowej Motowyspiarze i grupę motocyklową Czarne Wdowy. Impreza odbyła się w południe, w niedzielę 26 czerwca na uzdrowiskowym parkingu. Zorganizowane grupy motocyklistów oraz prezentowane pokazy umiejętności, do tego wyjątkowe egzemplarze motocykli, zawsze wzbudzały i wzbudzają podziw oraz cieszą się zainteresowaniem obserwatorów. Pokazy, które oglądaliśmy, iście kaskaderskie. Długo się trzeba przygotowywać, żeby taki pokaz właśnie wykonać, żeby tak się zaprezentować? No tak, może nie tak długo, tylko po prostu no, fakt faktem trzeba podejście mieć do tego takie, że po prostu chcę się tego nauczyć, no i jeżeli to lubię, nie, to choćby nie wiem co, no trzeba to robić, nie? No ja na przykład jestem w to bardzo napalony na to i po prostu no staram się jak najwięcej jeździć codziennie, staram się po prostu tak chociaż po pół godziny, godzinę, żeby po prostu cały czas mieć ten obieg, bo to jest no trochę trudne, nie? Nie powiem, nie będę tam się przechwalał, że to jest łatwe, nie wiadomo jakie, nie? No, przygotowywać się trochę trzeba. Na co dzień rozumiem, że w ten sposób nie jeździ pan po ulicach? No, po ulicach nie. Przeważnie zawsze mam busa, dostałem właśnie od sponsora, takiego kolegi, który mi pomaga właśnie w rozwijaniu się. No i tak dostałem od niego busa i dojeżdżam, próbuję dojeżdżać w jakieś na przykład parkingi czy coś, gdzie po prostu mało ludzi jeździ, a tak najczęściej, gdzie nikt nie jeździ, bo po prostu wtedy mi nic nie przeszkadza, no i jestem po prostu wolny, nie? Mogę robić co chcę, nie? Jest to dyscyplina ogólnokrajowa czy światowa? No, chyba światowa. To po prostu, no, wszyscy to próbują, nie? No i tak po prostu, no, jak ktoś po prostu chce po prostu idzie w to tak na maksa, że powiem, nie? No, no to wtedy daje radę, nie? To, co dzisiaj oglądaliśmy, osiągnął pan już swój szczyt? No może szczyt, no, na razie się cały czas rozwijam, nie? No, zobaczymy, co będzie. I była to prawie łódź motorowa. Co to za dyscyplina sportu? Ta dyscyplina sportu nazywa się skimboarding. Jeździ się na takich deskach. Najzwyklejsza płaska deska. Znaczy to jest deska taka wyprofilowana specjalnie. Nie jest to płaska deska, tylko taka takim wgięciem. Taka trochę wygła, bym powiedział. Tak. Silnikiem doczepnym jesteś ty. Tak. Cały ślizg polega na tym, żeby się rozpędzić i wbić się na wodę, tak żeby deska nie weszła pod wodę. Czyli rozumiem, każda większa kałuża na terenie miasta jest wasza? Teoretycznie tak, tylko że potem można było być trochę deska z tyłu. Czy można na tej desce pływać po plaży, na Bałtyku, w Kąpielisku? Jak najbardziej po plaży można pływać. Czyli fale są również wskazane? Znaczy w tej dyscyplinie sportowej lepiej, żeby fal nie było. Więc taki basenik jak to jest. Czy długo trzeba ćwiczyć, żeby na tą deskę wskoczyć, tak właśnie powinąć sobie? Ja się nauczyłem w 15 minut, a jeżdżę od 3 tygodni. Zapraszamy, rozebrać się i zapraszamy na deskę. Jasne, cały już mokry jesteś, widzę. No już nie dało rady się utrzymać. Jak długo ćwiczyłeś? Ja jeżdżę trzeci sezon, no teraz aktualnie mieszkam w Szczecinie, nie mam czasu, żeby pojeździć. Czyli przyjemność czym jest? Czym jest przyjemność? W łapaniu kondycji, bo papierosy palę, więc trzeba rzucić jakoś. Jasne. Impreza przygotowana przez połączone siły motocyklistów wypadła bardzo okazale. Pokazy i konkurencje ciekawe, a uczestnicy bardzo zadowoleni. Każda złotówka, każdy grosz idzie tutaj na leczenie i rehabilitację naszej Darii. Nic na tym absolutnie nikt nie zarabia. Wszystkie pieniążki przeznaczone są tutaj dla Darii i będą wpłacone na jej konto. Co jest tutaj w dzisiejszych atrakcjach? Oczywiście już wymieniła pani Asia.
Później jeszcze co jakiś czas będziemy przypominać. Jeszcze oddam głos tu rodzicom, mamie i tacie. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za tak liczne przyjście. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym wszystkim podziękować za to, że tutaj przybyli i wspomogli nas razem w leczeniu Darii. Naprawdę ślicznie dziękujemy. Tak jak już wcześniej wspomniała pani Asia, czekają was państwo mnóstwo atrakcji. Między innymi catering, konkursy, pokazy ratownictwa w wykonaniu Miejskiej Straży Pożarnej, pokazy medyczne, nurkowanie w asyście instruktora. Oczywiście tu chłopcy też pokażą jak nową dziedzinę sportu, longboard, skimboard. Będzie można razem z nimi oczywiście popływać, będzie można z nimi uczestniczyć w takich czy innych atrakcjach. Oczywiście jeszcze są konkursy, w których też mogą brać udział wszyscy, nie tylko motocykliści, ale też pasjonaci, no i mieszkańcy Świnoujścia nie tylko. Pani Marzenko, słyszałam, że zbieracie również pieniądze. Dla kogo? Zbieramy pieniążki tak dla Darii Kwiatkowskiej. Jest to dziewczynka chora na mukowiscydozę. W zeszłym roku zbieraliśmy dla Kamila Rokosza. Impreza zakończyła się sukcesem. W tym roku mamy nadzieję, że też się zakończy sukcesem i wpłacimy mnóstwo pieniędzy na konto Darii na jej leczenie i rehabilitację. Na motopikniku zebrano ponad 9 tysięcy złotych, ponad 15 euro i 10 dolarów. Kto chciałby wesprzeć akcję motocyklistów na rzecz chorej Darii, może to jeszcze uczynić, dokonując wpłaty na konto pokazane na dole ekranu. Koniecznie z dopiskiem Daria Kwiatkowska w tytule wpłaty.